9 lat, to już 9 lat, moi drodzy. 9 lat temu kopnąłem piłkę w ten inny sposób. Już 9 lat zajmuję się tym sportem, jakim jest freestyle football i no, to jest kawał życia, no, prawie połowa mojego życia. 1 kwietnia w roku 2011 zmieniło się moje życie diametralnie. Wybrałem ten sport, mimo to, że już miałem powoli ułożoną drogę w innym sporcie. Z tejże okazji pomyślałem, że zabiorę was w tę sentymentalną podróż. Opowiem wam o kilku moich krokach milowych, o kilku momentach przełomowych, w takie szczególne dni jak rocznica rozpoczęcia czegoś, w moim przypadku trenowania freestylu, zawsze prowokuje do sentymentalnych wspomnień i przemyśleń, jak się moje życie zmieniło od tej decyzji, tego dnia, kilka lat temu, w tym przypadku właśnie 9 lat temu, czy to była dobra decyzja, czy nie. No i w tym odcinku zapraszam was w moją sentymentalną podróż w czasie po moich szczeblach freestyle'owej kariery. Kolejne na tym kanale, oj, dawno nie było, Q&A. No dobrze, w tle ruszył pokaz slajdów z moich zdjęć z tych 9 lat, a tymczasem będę odpowiadać na pytania. Może zacznijmy od początków i od pytania związanego z początkami freestylu. Gdzie dowiedziałeś się o takim sporcie jak freestyle football? Może zacznijmy od tego, że od 5 roku życia, od wielu lat grałem w piłkę nożną w klubie w Mieć Legnicy oraz w Konfeksie Legnica. Byłem niesamowicie ambitnym dzieciakiem. Moim marzeniem było grać w ekstraklasie. No ale zawsze lubiłem bawić się na boisku, lubiłem robić triki, lubiłem... bardziej lubiłem tę techniczną stronę piłki nożnej, bardziej mnie interesowały triki niż strzelanie bramek. No i tak to się zaczęło, że... coś tam na boku próbowałem robić jakieś triki przy ziemi, wiecie o co chodzi. Aż w pewnym momencie zobaczyłem w Mam Talent Krzysztofa Golonkę. W 2010 roku to było, ten jego występ w Mam Talent. No i zaintrygowało mnie to, wtedy pierwszy raz widziałem freestyle football jako odrębny sport. Ale jeszcze nie zacząłem treningu wtedy freestyle'u. Coś tam próbowałem, jakieś dookoła świata, ale to nie było nic związanego z nauką trików pod kątem freestyle'u, tylko bardziej pod względem rozwoju technicznym w piłce nożnej. No i bardzo dobrze mi szło w tę piłkę nożną. Grałem na szpicy, byłem typem zawodnika sprintera, dużo strzelałem bramek co sezon i miałem zadatki na dobrego piłkarza. Powoli realizowałem swój cel, powoli spełniałem swoje marzenie, ale coś tam na boku coraz bardziej mi się podobał freestyle i wykonywanie trików. Aż w pewnym momencie, w 2011 roku, 9 lat temu, zobaczyłem filmik Svena pod tytułem Don't Drop It. I tam była czerwona piłka, czerwona monta i zobaczyłem, że to jest specjalna piłka do freestylu. I od razu chciałem kupić tę piłkę, zamówiłem ją i sobie pomyślałem tak, zamówię tę piłkę, jak przyjdzie to zacznę trenować freestyle. W tym czasie zajarałem się oglądaniem freestylu w internecie, szukałem więcej filmików i bardzo dużo oglądałem filmów Krzysztofa Golonki. Pamiętam szczególnie jeden film, który teraz widzicie na ekranie. Dużo rzeczy kopiowałem od Clyda w tym filmie. W ogóle to było śmieszne, czekałem z niecierpliwością aż przyjdzie mi monta i dopiero wtedy zacznę trenować freestyle, jak przyjdzie monta. Ale w tym czasie oczywiście grałem w piłkę nożną w klubie. Można powiedzieć, że leciałem na dwa fronty. Myślałem, że to się da jakoś połączyć. Od razu wam teraz mówię, że nie da się połączyć piłki nożnej i freestylu. Jeśli chcesz być bardzo dobry w jednej dyscyplinie, no to musisz wybrać między freestylem a piłką nożną. Próbowałem to pogodzić przez 1,5 roku i zrezygnowałem na rzecz freestylu. A to wyglądało w taki sposób, że przyszła mi ta piłka, monta freestyler 1 kwietnia mi przyszła, wyszedłem na trening i rozpocząłem swój pierwszy trening. No i to wyglądało tak, że ja już od zawsze umiałem tatwa i umiałem dookoła świata od zawsze. No nie wiem kiedy, kiedyś już podbiłem tatwa. No i na tym treningu już podbijałem jakieś rzeczy, już jakieś fajne kombinacje, dużo rzeczy skopiowanych od Clyda i od filmu Svena Don't Drop It. I tak jakoś się zaczęło. No i pamiętam, że to był okres gimnazjum. Wielu moich rówieśników, ten mój freestyle był powodem dla nich, żeby szydzić ze mnie i się naśmiewali. O, freestyler idzie, o patrzcie, idzie freestyla. Nie wiem czemu, ale po latach widzę po prostu, że wyróżniałem się w jakiś sposób, byłem inny niż wszyscy, więc była tam nutka zazdrości wśród rówieśników. Cieszę się bardzo z tego, że mimo tych wszystkich szyderczych komentarzy dalej robiłem to, co robię i jeśli wy macie taką sytuację, że ktoś się z was śmieje, bo próbujecie grać freestyle i wam nie wychodzi,
to trzymajcie się jak najdalej od takich ludzi. Zajmujcie się tym, co robicie. I tak robiłem. Mimo wszystko trenowałem, robiłem filmiki freestyle'owe. Mnóstwo kolegów ze szkoły śmiało się, bo ty dajesz tylko te najbardziej udane akcje. Ale kij z nimi. Grałem dalej w piłkę nożną, miałem potem innego trenera, z którym niezbyt się dogadywałem, znaczy no był specyficzny i jemu też bardzo przeszkadzało to, że ja chcę być freestylerem i lubił mi docinać na meczach, kiedy nie strzeliłem jakiejś dogodnej sytuacji, to krzyczał: freestyler! Freestyler, co to ma być? Więc coraz bardziej się przez takie rzeczy zrażałem do piłki nożnej. Coraz większą radość sprawiało mi wykonywanie sztuczek niż rozgrywanie meczów, mimo to, że dalej mi bardzo dobrze szło w piłkę nożną. No i w pewnym momencie postanowiłem, że zagram ten sezon do końca i postanowię, czy idę w stronę piłki nożnej, czy freestylu. No i był niesamowity zbieg okoliczności. Pojechałem na obóz do Czaplinka, na obóz piłkarski i poznałem tam Stanisława Kościelnego, który również wtedy zaczynał jeszcze z freestylem, który mi opowiedział więcej o freestylu i powiedział, że są takie turnieje jak Żerków, jak Lubasz, żebym pojechał jak najszybciej na jakikolwiek turniej, nieważne jaki mam poziom. W co wątpiłem, by pojechać na jakikolwiek turniej, bo wiecie, no dopiero zaczynałem, bo się ośmieszę, bo jeszcze nic nie umiem. No teraz widzę, jak ja bardzo źle wtedy myślałem, jak bardzo złe miałem nastawienie, ale w końcu pojechałem na swój pierwszy turniej na Lubasz Freestyle Night w 2012 roku, to był styczeń, i zobaczyłem tę niesamowitą atmosferę, zobaczyłem, że freestyle to jest coś innego. Od razu pokochałem ten sport i powiedziałem sobie, że zagram ostatni sezon w piłce nożnej i przechodzę całkowicie na freestyle. No i akurat złożyło się tak, że to był mój najlepszy sezon w drużynie, strzeliłem 58 bramek w 20 meczach. Jeśli chcecie zobaczyć, jak to wyglądało, to mam filmik z tego sezonu, link mam w opisie. No grałem wtedy jak natchniony i jednocześnie trenowałem freestyle. No i skończył się sezon, podjąłem poważną decyzję w swoim życiu w wieku 15 lat, tak, już w takim wieku wybierałem, czym będę się zajmować w życiu w przyszłości. Wybrałem podróż w nieznane, wybrałem freestyle i tak to się zaczęło. Wiele razy wracam myślami do tego momentu, co by było, gdybym wybrał piłkę nożną, a uważam, że naprawdę miałem potencjał do tego, by mi się powiodło w piłce nożnej. Ale co z tego, jakby mi się udało, skoro nie byłbym szczęśliwy w tym sporcie? Jestem szczęśliwy w freestylu i cieszę się, że zajmuję się freestylem. Troszkę się rozgadałem? Ale przejdźmy do następnego pytania. W jakich butach zaczynałeś? A pokażę wam. Zaczynałem właśnie w tych oto samograjach. Zostawiłem sobie je na pamiątkę. Grałem w nich chyba dobre 2 lata. Adidas Adiquestra. Tak ostro harciłem, że podeszwa poszła na wylot, więc mnóstwo pracy zostało włożonej podczas pierwszych miesięcy i lat mojej przygody z freestylem. Alex Opara, co uważasz, że było twoim przełomowym momentem w karierze? Jeśli chodzi o moje przełomowe momenty, no było ich naprawdę wiele. Wiele było takich rzeczy przełomowych, i tych małych, i tych większych. Ale tak teraz, szukając pamięcią, to na pewno pierwszy moment przełomowy to jest to, co wam przed chwilą powiedziałem, czyli rezygnacja z piłki nożnej i pójście całkowicie w freestyle. Kolejnym moim przełomowym momentem myślę, że było to, że zmieniłem w ogóle swój sposób treningów, to znaczy po prostu trenowałem ciężej i mocniej, bo po tym, jak zrezygnowałem z piłki nożnej i zajmowałem się tylko i wyłącznie freestylem, byłem zdany tylko i wyłącznie na samego siebie. Nie miałem zaplanowanych treningów, nie miałem trenera nad sobą, więc sam siebie musiałem motywować do treningów, co wtedy jeszcze tego nie czułem. Nie czułem, że muszę trenować jak najczęściej, po prostu wychodziłem z piłką wtedy, kiedy miałem ochotę, co było błędem. I zorientowałem się, nie wiem, pewnego dnia po prostu lampka mi się zapaliła i mnie olśniło, że jeśli chcę być lepszy, muszę częściej trenować, ciężej i dłużej. Nie ma, że boli, nie ma, że zmęczony, muszę po prostu trenować. W pewnym momencie z dnia na dzień zacząłem częściej i ciężej trenować i wtedy miałem swój pierwszy taki mocny progres we freestyle. I myślę, że mój kolejny przełomowy moment był ostatnio, co zmieniło też moje podejście do treningów. Mianowicie doświadczyłem czegoś takiego jak przeciążenie organizmu. Mój poziom we freestylu momentalnie spadł i borykałem się z tym przez 2 lata. Miałem niesamowitą stagnację, na treningach czułem się fatalnie.
Było to wszystko spowodowane tym, że mało się regenerowałem, miałem bardzo dużo stresu w życiu. To było tak, że na treningach przy jakimkolwiek wysiłku fizycznym kręciło mi się w głowie i krew mi leciała z nosa. Miałem przetrenowany organizm i w tym czasie zainteresowałem się czymś takim jak trening mentalny. Dawida Piątkowskiego zgłębiłem, jego książki, oraz na poważnie w końcu wziąłem się na treningi motoryczne i okazało się, że to wszystko się działo przez to, że ja byłem bardzo słaby wydolnościowo. Zainwestowałem w trenerów personalnych, bardzo słabo fizycznie byłem przygotowany do freestylu, co teraz właśnie od lat poprawiam. Odkryłem taki kanał jak Athletic Development, co wam serdecznie polecam. Pojechałem na ich szkolenia i dzięki temu właśnie to był mój przełomowy moment we freestylu. Mogę trenować więcej, już nie doświadczę przetrenowania, czuję lepiej swój organizm i jestem w stanie słuchać swojego ciała. Kontuzje już mi nie są straszne, od dawna nie miałem żadnej kontuzji. Więc tak, i te wszystkie momenty przełomowe to tak naprawdę wszystko siedzi tutaj. Który turniej ma dla ciebie największe znaczenie? Centymetr. No i myślę, że wszyscy dobrze wiecie, jest to Lubasz Freestyle Night, to jest turniej, na którym debiutowałem. Jest to turniej, na którym przełamywałem swoje granice. To jest zawsze miejsce, gdzie magicznie działa na mnie i na moje wyniki sportowe. Kiedy pierwszy raz brałem udział, to tam debiutowałem, pierwszy raz przyłamałem się do tego, żeby pojechać na turniej. Mój drugi Lubasz w 2013 roku, pierwszy raz przeszedłem eliminację w życiu, co było dla mnie niezwykłym osiągnięciem. Następny mój Lubasz 2016, pierwszy raz dostałem się do top 16 do głównego turnieju i wygrałem Rookie Battle. No i na przykład mój ostatni Lubasz w tym roku, to doszedłem do top 8, mając wyrównaną walkę z Luką Carvezio. No to jest dla mnie niesamowite osiągnięcie. Także tak, Lubasz to jest mój największy sentyment i najbardziej magiczne miejsce. Jaka była twoja pierwsza meczówka? Otóż to jest historia bardzo ciekawa. Kupiłem meczówkę za 130 zł od Kuby Kokota. Była to Wembleyka 2011. Teraz ta piłka jest niewyobrażalnie droga, ale wtedy kupiłem ją za 130 zł i to była moja pierwsza meczóweczka. Tak ją bardzo lubiłem. Wziąłem ze sobą ją na turniej do Żyrkowa i mi ją ukradli. Ukradli mi moją pierwszą meczówkę. Przeżywam to do dzisiaj. Tutaj macie moje ostatnie zdjęcie z tą piłką. To takie dużo mówiące to zdjęcie. Takie żegnaj, żegnaj piłko, pa. Także tak, ukradli mi moją pierwszą meczówkę. Dzień później kupiłem w sklepie sportowym Tango 12 i mam je tutaj do dzisiaj. Jest mój Tanguś, druga meczówka w życiu. Przy jakim triku najczęściej się wywalasz? I to połączę z innym pytaniem, dlaczego nie lubisz inów? No nie wiem jak to jest, trik, przy którym najwięcej się wywalam, to jest Achmat. Albo połączenie cross Achmat w NT. Co próbuję rozrobić, to ja ciągle zahaczam nogą piłkę, nie wiem. Te kółka do środka są dla mnie jakieś nienaturalne. Znaczy ja umiem to zrobić, ale to jest takie uczucie, wiecie, na przykład jak siadacie do komputera i macie zbyt czułą myszkę. Po prostu te nogi wam latają tak, że nie kontrolujecie tego. Ja tak czuję się przy robieniu kółek do środka. Może też dlatego, że ja mam taką... miałem wrodzoną wadę dysplazję bioder. Miałem coś tam związanego z biodrami w dzieciństwie. Zewnętrzna rotacja mam bardzo dużą, a wewnętrzną mam gorszą. Więc może dlatego wolę auty, może dlatego łatwiej mi wchodzą atatwy i achtatwy. Moje biodra mnie ograniczają, ale no nie wiem, no coś jest w tych achmatwach i amatwach, co sprawia, że ich nie lubię. Jaki trik chciałbyś w przyszłości podbić? Bardzo chciałbym potrafić tak na luzie robić patwa. To jest trik, który przez długi czas już trenuję. Nie wiem, ja już umiem tego alatwa out. Bardzo szybkiego mam tego alatwa out, ale do patwa ciągle mam daleko. No i bardzo bym chciał skórę Move Michi zrobić. O, to byłoby piękne, tak, żeby zrobić tak czysto skórę Move Michi. Kim się inspirowałeś, jak zaczynałeś? No, inspiracji miałem wiele. Było zależne od mojego etapu rozwoju we freestylu. Oczywiście na samym początku Krzysztof Golonka. To był mój mentor i idol, jak zaczynałem. Wiele czerpałem od niego, oglądałem w kółko jego filmy i dużo zawdzięczam ci, Krzysiek. Potem w czasie, kiedy zacząłem grać dużo tatwów NT, no to oczywiście zainteresowałem się gościem, który ma najwięcej na świecie tatwów NT, Gunter Celi. To wtedy była moja inspiracja, jeśli chodzi o tatwy. A i równiutko w chuj. Obecnie to jest Tom Folan, czyli jego niesamowity autowy R.
oraz Erlend Fagerli. Jego doskonałość we freestylu jest niesamowita i to jest coś, co mi imponuje. To jest coś, co chciałbym osiągnąć w swoim freestylu. Nieważne, ile mi to zajmie czasu, chciałbym kiedyś osiągnąć taką perfekcję. Tak zbliżyć się do perfekcji, jeśli chodzi o wykonywanie trików i tak różnorodnych, trudnych trików, mieć taką powtarzalność. Jest mnóstwo pytań związanymi z celami na przyszłość, marzeniami i tak dalej, więc skondensuję to w jedno pytanie, czyli cele na przyszłość i marzenia. Jeśli chodzi o podbicie trików, moim takim wielkim celem jest pobicie rekordu świata w Tatwa Hente. Na ten moment mój rekord świata to... Na ten moment mój rekord osobisty to 12 tatwów. Myślę, że na ten moment jestem w stanie zrobić około 15. Obecny rekord świata, z tego co wiem, to Guntera, czyli 21 tatwów NT, więc do końca swojej kariery freestyle'owej powinienem podbić tak 25-30 tatwów minimum. To jest mój cel, jeśli chodzi o podbicie trików. Inny mój cel to chciałbym poprzez Just Freestyle dalej inspirować i motywować innych freestylerów do tego, by rozpoczynali przygodę z freestylem. Chciałbym wypromować ten sport. No i oczywiście chciałbym być najlepszym freestylerem w kategorii battle, jak tylko to jest możliwe. Wiadomo, każdy chce być mistrzem świata. Swoje treningi podporządkowuję pod ten cel sportowy. Według mnie stawienie sobie jak najwyższego celu, jaki jest możliwy, sprawia, że proces dochodzenia do tego celu jest dużo efektywniejszy, niż bym sobie założył, że chcę być tylko ponadprzeciętnym freestylerem. Więc tak, trenuję często, ciężko, jakbym miał być mistrzem świata. I głęboko wierzę, że jeśli będę tak trenować, jak obecnie trenuję, to może się to kiedyś spełnić. Mam nadzieję, że będę grać tak długo, jak tylko mogę. Chciałbym tak do tej 40 być aktywnym freestylerem. Chciałbym grać jak najdłużej. Kiedy patrzę na takich sportowców jak Lewandowski, który ma 35 lat bodajże i jest teraz u szczytu swojej formy, więc tak, też tego chcę. Chcę mieć 35 lat i mieć szczyt swojej formy. Mam nadzieję, że to, co teraz mam, to jeszcze nie pokazałem swojego pełnego potencjału, że za 10 lat będę o wiele poziomów lepszym freestylerem i osiągnę to, co zechcę. No chciałbym zbliżyć się jak najbardziej do swojego perfekcjonizmu. Paweł Kot, masz jakiś dziwny nawyk freestylowo-treningowy? Świetne pytanie. Mam coś takiego. Zawsze jak zaczynam trening, kiedy już jestem rozgrzany do tego, by grać już trudniejsze rzeczy, zawsze sprawdzam, jak ja czuję piłkę za pomocą skóry move. Jeśli podbiję skóry move do komba, trening będzie super, mam dobre czucie piłki i mam dobrą szybkość i wiem, że dobrze się czuję. Jeśli to mi dość opornie idzie, staram się samego skórę move chociaż podbić. Jeśli to mi nie idzie, staram się podbić chociaż tatw achtatw do komba. Jeśli to mi nie idzie, staram się chociaż cross achtatwa do komba. Jeśli to nie idzie, samego achtatwa. I zdarza się tak, że nawet to nie idzie, żebym achtatwy w kombie podbijał, to same basiki trenuję. No nie każdy trening jest idealny, nie każdy będzie taki, że będziemy czuć, że łapiemy Boga za nogi. No, więc nawet jak i nie czuję dobrze piłkę, dalej staram się trenować. Więc tak, to jest mój nawyk treningowy, no i też trochę to sprawdzam po tatwach NT. Jeśli zrobię szybko skórę NT, to znaczy, że dobrze czuję NT-ki i to będzie dobry trening. Jeśli nie, no to chociaż staram się zrobić 3-2 NT-ki i tak dalej. Jaki był twój najlepszy moment w karierze, nie licząc zawodów? No ale nie może to być nie licząc zawodów, bo mój najlepszy moment w karierze był podczas zawodów. Super Bowl 2019. To jest mój moment, po którym sobie uświadomiłem, że ja zawsze chcę się tak czuć. I będę trenować cały rok, by ponownie na turnieju tak się poczuć. Chodzi mi o tę akcję, którą teraz widzicie. Skóra move do komba, ten wrzask, ta atmosfera. Ja wtedy się czułem, jakbym latał. Ja wtedy czułem, że ja mogę wszystko po prostu. Zrobiłem wtedy niesamowicie trudne kombo jak na mnie. I ja wtedy poczułem taki dreszcz po sobie, takie emocje, taką siłę w sobie, że mogę wszystko. I to było takie piękne uczucie. I tak sobie, tak w środku uświadomiłem sobie, że te wszystkie treningi przez te lata ten moment mi dały. I to ten moment jest uzależniający. Ja chcę więcej takich momentów. Ja chcę się tak czuć w finale Mistrzostw Świata. Naprawdę, to jest takie niesamowite uczucie. Każdemu życzę takiego spełnienia w sobie, w środku, jakie ja wtedy czułem podczas wykonywania tej kombinacji na Mistrzostwach Świata. Może nie wygrałem tego pojedynku, bo bardzo zepsułem swoje pierwsze wejście, ale ten moment sprawił, że ja sobie uświadomiłem, że ja chcę więcej takich uczuć. Ten moment mnie zmotywował jeszcze bardziej, mimo to, że jestem mega zmotywowany do treningów, to ten moment jeszcze bardziej mnie zmotywował. Zawsze mam tak, że kiedy mam takiego doła na treningu,
to ja sobie przypominam, jak się czułem w tym momencie. Momentalnie, nawet jak teraz wam opowiadam, czuję takie w środku takie mrowienie, takie ciarki, jak wiecie, jak motylki w brzuchu. Tak czuję taką moc w środku i ona sprawia, że czuję się silniejszy na treningu. Naprawdę, to jest zwykłe wyobrażenie, zwykła wizualizacja tego, co kiedyś było. I czasami sobie wizualizuję to, że to robię na scenie w top 16 na Super Bowlu albo na Red Bullu. Z czego czerpiesz motywację do treningów? No to tak jak mówiłem wcześniej, kiedy czuję się rozlazły, taki wiecie, każdy freestyler, każdy sportowiec ma czasami takie poczucie, że dzisiaj jest słabiej, że dzisiaj słabiej się czuję i potrzebuję tej motywacji. No to moim największym zapalnikiem do motywacji to jest właśnie ten moment mój z Super Bowla. Ja raczej nie potrzebuję jakiejś motywacji z zewnątrz, ja sam dla siebie jestem motywacją. Kiedy jestem w takim stanie, kiedy ja sobie myślę, że on dzisiaj nic nie wyjdzie, kiedy dzisiaj słabo się czuję, to często sobie jadę na ambicje, czyli mówię do siebie, jesteś mięczak, czy zaczniesz grać? To na mnie działa czasami. Albo po prostu uświadamiam sobie, zadaję sobie pytanie, dlaczego to robię, dlaczego trenuję ten sport, czy jeśli teraz nie będę dawać z siebie wszystko, czy to mi w ogóle pomoże? Ja wtedy sobie uświadamiam, że robię sobie po prostu na złość, kiedy nie daję z siebie wszystko, więc uświadamiam sobie, dlaczego to robię, co chcę osiągnąć, no i po prostu to jest zapalnikiem do tego, by po prostu ciężko pracować, mimo to, że słabo się czuję psychicznie na treningu. No dobra, mam jeszcze dużo więcej tych pytań, więc jeśli chcecie, bym zrobił następny odcinek z odpowiedziami do tych pytań, to dajcie znać w komentarzach. Dziękuję wam za oglądanie. No i co? Mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku Q&A. Więc rozłożę to na więcej części, bo wyjdzie tego za dużo. Dzięki za pytania. Pamiętajcie, po prostu trenujcie.